Witam Państwa Marcin Piasecki, witam w Rzeczy o biznesie, a w naszym studio gość Jacek Kląkiewicz, partner zarządzający TDJ Equity. Dzień dobry. Dzień dobry. Najpierw wyjaśnijmy sobie, czym się zajmuje firma TDJ Equity. TDJ Equity jest obszarem inwestycyjnym w ramach TDJ-u. Jest obszarem tym obszarem inwestycyjnym, który zajmuje się inwestowaniem w dojrzałe spółki w odróżnieniu od startupów, dojrzałe spółki, w pakiety większościowe w określonych branżach, które mamy zdefiniowane w naszej strategii inwestycyjnej. I proszę mi powiedzieć właśnie, jak z perspektywy takiego no, ciekawego podmiotu, podmiotu inwestycyjnego, wygląda i wyglądać będzie sytuacja ekonomiczna Polski, jak postrzegacie tempo wzrostu, no, ostatnio mieliśmy. Trochę niepokojące dane, dane Gusowskie, właśnie dotyczące tego tempa. Innymi słowy, co myślicie o rozwoju polskiej gospodarki? Myślę, że to są dwa takie elementy, czy dwa trendy, które widzimy od jakiegoś czasu, już obserwujemy i czujemy. Z jednej strony to jest to, to, co, to o czym Pan powiedział, czyli spowolnienie gospodarcze, które w niektórych branżach już coraz mocniej. Można odczuć. Jest to jest spowolnienie zarówno u nas, jak i oczywiście u naszych partnerów, największych partnerów handlowych, czyli Niemiec, całej zachodniej Europy. Z drugiej strony natomiast też polska gospodarka, polski przemysł, polskie przedsiębiorstwa od kilku już lat muszą się zmagać z presją kosztową. To jest presja, po pierwsze, wynikająca z dynamiki wzrostu. Kosztów wynagrodzeń i kosztów pracy, jak i również wzrostu kosztów innych, innych kosztów produkcyjnych, takich jak energia na przykład. I rzeczywiście, te dwa, te dwa trendy, jak się na siebie nachodzą, no to mamy do czynienia z presją na marże. I tutaj myślę, że jest taki moment, w którym wiele polskich przedsiębiorstw będzie się z, z tym się zmierzyć i będzie to mocno weryfikowało, czy dane przedsiębiorstwa, czy dane spółki się dobrze przygotowały na taką sytuację, czy też nie. I tutaj będziemy mieli dużą, myślę, taką dyspersję, jeśli chodzi o tych. I tych, którzy, którzy rzeczywiście z tym z tą sytuacją mogą nie poradzić. A w, ale w przypadku na przykład firm rodzinnych, a TDJ, jesteście w tej grupie, TDJ jest firmą rodzinną, dochodzi jeszcze jeden problem, mianowicie problem sukcesji. Jak to wygląda w, w polskim biznesie? Jaka jest Pana ocena tej sytuacji? Bo no, był, był z tym duży problem. Owszem, jest, jest to trend też, który również obserwujemy już od kilku lat, on się nasila. I myślę, że będzie jeszcze przez wiele lat nam towarzyszył. Tutaj też jest, obserwujemy różne podejścia do tego, do tego wyzwania. Część firm rodzinnych przygotowuje się na to bardzo długo i są gotowe, wybierają określoną strategię, czy to przygotowania kolejnego pokolenia do zarządzania, czy też wybrania drogi poszukania inwestora zewnętrznego. To też jest forma sukcesji dopuszczenie zewnętrznego inwestora, sprzedaż spółki lub podzielenie się nią z inwestorem zewnętrznym. I tutaj rzeczywiście to się nasila. Coraz więcej myślę firm rodzinnych się do tego przygotowuje i z tego świadoma. Myślę, że to będzie w dużej mierze napędzało też rynek transakcyjny, rynek fuzji i przejęć w Polsce w najbliższych kilku latach. A jak pan ocenia w ogóle funkcjonowanie tego rynku, rynku fuzji i przejęć? No, rynek w 2019 był bardzo aktywny, bardzo ciekawy. Widzieliśmy kilka ciekawych transakcji w różnych segmentach tego rynku, zarówno tych dużych, jak i międzynarodowych, jak i bardziej lokalnych. Myślę, że jest tu kilka elementów, które ten rynek właśnie będzie wciąż stymulował. Po pierwsze to są te, ta sukcesja, która, która towarzyszy polskim firmom rodzinnym. Po drugie są też w niektórych branżach takie tendencje konsolidacyjne, też kilka transakcji tego typu w zeszłym roku 2019 widzieliśmy. Wciąż, mimo wszystko, tanie finansowanie, więc ja zakładam i oczekujemy, że 2020 rok będzie wciąż rynkiem, będzie rokiem aktywnym, jeśli chodzi o, o transakcje M&A. No to porozmawiajmy o Państwa przejęciu. Przejęciu z niedawnym TDJ Equity ogłosiło, że przejście kontrolny pakiet w spółce. Team Technic Production Technology, jest to um, firma y, niemiecka. Proszę mi powiedzieć, na czym polegała ta transakcja i co to za spółka? Team Technik Production Technology to jest polska spółka należąca do wcześniej do niemieckiego właściciela. Jest to spółka działająca w branży automatyzacji i zajmuje się produkcją, tak naprawdę konstruowaniem, opracowywaniem i produkcją inteligentnych, zaawansowanych linii montażowych, linii produkcyjnych, linii testowych. Do różnych branż, przede wszystkim do branży Automotive w tej chwili. Dostarcza te, te linie produkcyjne do takich podmiotów jak BMW, fabryki Ferrari, Volkswagen, Porsche, więc takie wszyscy najwięksi gracze na tym rynku, którzy funkcjonują. No i rzeczywiście bardzo dynamicznie się rozwija w tym obszarze. Tutaj widzimy bardzo ciekawe też trendy w, w, w branży automatyzacyjnej. A automatyzacja, jako taka, jest jednym z głównych obszarów zainteresowania tutaj od Equity, jeśli chodzi o nowe inwestycje. A jaka jest, czy też była struktura własnościowa tamtej firmy? Dotychczas przed, przed transakcją spółka to należała w większości do niemieckiego, niemieckiego właściciela firmy TTM, -a, Team Technik, Maszynę niemieckiej oraz założycieli polskich, którzy... Po transakcji pozostali też na, na pakietach mniejszościowych w spółce i również ten niemiecki poprzedni właściciel również został na mniejszościowym pakiecie. Więc mamy takie płynne przejście i też jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z tej struktury tej transakcji, że mamy takie płynne przejście z jednej struktury właścicielskiej do drugiej. Um. No tak, i jeszcze chyba mam ten czynnik rodzinny, że to była firma, jak rozumiem, właściwie taka rodzinna. Tak, to, to, to rzeczywiście był bardzo istotny, istotny element, który myślę pomógł temu sukcesowi tej transakcji, a mianowicie rodzinne korzenie zarówno spółki, z której kupowaliśmy, jak i, i TDJ-u. Co ciekawe, obydwie jedna, ta niemiecka firma była założona w 1976 roku, ten od 1977 i obydwie są prowadzone teraz przez drugie pokolenie. Czyli ta sukcesja w obydwu się nastąpiła już kilka lat temu. Więc rzeczywiście ta wspólnota. Hmm, Pewnych wartości, pewnego patrzenia na biznes, kultury organizacyjnej. Myślę, że była tej jednym z decydujących czynników o tym, że ta transakcja się powiodła. Z drugiej strony można pytać o branżę, branżę motoryzacyjną. No ona jednak trochę zwalnia, podlega gigantycznym przemianom. Czy spółka, którą przejęliście się, się w tym po prostu odnajdzie? Tutaj my patrzymy na to z kilku aspektów. Po pierwsze, tym jest spółką, która działa w branży z naszej perspektywy automatyzacji czyli skupiamy się na tym, że automatyzujemy pewne procesy produkcyjne. Ona miała doświadczenia pewne w dostarczaniu do innych branż i w tej chwili również, to nie jest tylko automotive, to jest też szeroko rozumiany obszar energy storage, czyli, czyli różne pakiety baterii, linie produkcyjne do produkcji baterii. Natomiast, i to jest jeden aspekt, drugi aspekt jest taki, że rzeczywiście branża automotive, jak popatrzymy na strukturę inwestycji w robotyzację, w automatyzację, w na świecie, to branża automotyw jest to, w której tych inwestycji jest najwięcej. To dla nas oznacza, że jesteśmy w stanie, będąc uczestnikiem tej rewolucji, która teraz, e-rewolucji, która ma miejsce w automatyzacji, w, 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 w branży motoryzacyjnej. Jesteśmy, uczestniczymy w najtrudniejszych, najbardziej skomplikowanych, najbardziej zaawansowanych technologicznie projektach i tym samym zdobywamy te kompetencje po to, żeby móc je później rozwijać w wielu innych branżach. Więc to nie jest tak, że jest czysty fokus na automotive, ale dzisiaj ten automotyw jest miejscem, w którym najwięcej można czerpać, najwięcej się nauczyć, a właśnie w branży motoryzacyjnej jesteśmy świadkiem rewolucji. Uczestniczymy w rewolucji przejścia z silników spalinowych na silniki elektryczne i tym Technik już dzisiaj 70% produkcji Produkowanych linii dostarcza do produkcji komponentów, bądź w zakresie e-mobility, bądź jeśli chodzi o autonomous driving, czyli, czyli pojazdy autonomiczne. Więc tutaj tutaj upatrujemy bardzo duży dużo potencjał na to, żeby technologicznie się bardzo mocno rozwijać. Mówimy o, po pierwsze o automotive, czyli o branży o bardzo wysokich wydajnościach, bardzo wysokich ilościach, bardzo wysokich standardach jakościowych bardzo wysokich standardach bezpieczeństwa. My głównie w tym techniku, czy, czy, czy bardzo wiele produktów, które schodzą z tych linii, które są produkowane przez tym technik, to są elementy do bezpieczeństwa, to są radary, to są sensory plus oczywiście całe e-mobility, czyli napędy elektryczne. Ciekawe jest bardzo to, że my widzimy dzisiaj różne... Oni pracują nad rozwiązaniami, które będą wchodziły za kilka lat dopiero do samochodów, więc widzimy na przykład elektryczne wersje samochodów, które w ogóle jeszcze nie wiemy, że takie mogą, mogą być. No tak, ale czy wówczas będziecie również inwestorem w Team Technik? No bo fundusze mają to do siebie, że po paru latach potrafią się wycofać. Jaki jest Wasz horyzont inwestycyjny? No, my, jako, jako rodzinna firma inwestycyjna, w odróżnieniu pewnie od typowych funduszy czy firm inwestycyjnych finansowych, my mamy ten, ten horyzont długoterminowy. Nie mamy go zdefiniowanego, że to jest tam 3, 5 czy 7 lat konkretnie. Mamy podmioty czy inwestycje w naszym portfelu, z którymi już jesteśmy kilkanaście lat i, i, i myślę, że jeszcze parę lat będziemy, bo, bo bardzo dobrze się rozwijają i nie ma tego, tego horyzontu zdefiniowanego. Dla nas najważniejsze jest budowa wartości, rozwijanie spółek i wspieranie w tym, żeby stawały się liderami w swoich obszarach. A to jak pana zdaniem powinien się rozwinać rozwijać Team Technik? Jeśli chodzi o Team Technik, to mamy ambicje, żeby Team Technik stał się liderem w, w branży w produkcji automatycznych linii produkcyjnych w zakresie mobility w Europie. Myślę, że to jest ambicja, która, która jest w zasięgu możliwości spółki. I na pewno, żeby to osiągnąć, będziemy musieli spółkę dalej wzmacniać zarówno poprzez akwizycję czyli chcielibyśmy konsolidować rynek automatyzacji, zdobywać kolejne kompetencje, kolejne technologie, których tym których technik dzisiaj może nie posiadać w takim stopniu jeszcze. Oraz oczywiście cały czas też to, co wtedy cię we wszystkich naszych spółkach bardzo mocno rozwijamy, czy to jest optymalizacja, wspieranie procesów wewnętrznych, digitalizacja, sprawianie, żeby te wszystkie procesy były bardziej efektywne i dzięki temu osiąganie jak najwyższych efektywności marsz. A proszę mi powiedzieć, dla gigantów przemysłu motoryzacyjnego, Team Technik w tej chwili jest spółką małą, średnią, jaką? Jeśli mówimy o pyta Pan o klientów czy o konkurentów. Jeśli chodzi o klientów, o, o klientów to myślę, że, że dla klientów to nie ma takiego wielkiego znaczenia, czy jakiej wielkości spółków. Znaczenie jest to, kto, co jest w stanie w jakim czasie i w jakiej jakości dostarczyć. I tutaj niestety wiążą nas, spółkę wiążą różne umowy o poufności, więc nie można wszystkich, ja, wszystkich nas zdradzać, ale te, które już wymieniłem, czyli Volkswagen, Porsche, Ferrari, no to są myślę nazwy, które, które wszyscy znają i są to największe firmy motoryzacyjne na świecie. Jakie będą kolejne akwizycje Pana firmy? Trochę Pan już o tym mówił, kierunek automatyzacja, mhm. ale o czym myślicie tak bardziej konkretnie? My w naszej strategii, którą ogłosiliśmy w połowie 2018 roku, Wskazaliśmy kilka branż, w których chcemy aktywnie inwestować. Jedna z nich to jest właśnie automatyzacja i tutaj będziemy na pewno aktywni. Ta pierwsza akwizycja jest takim pierwszym, pierwszym krokiem. Kolejne branże to, jest, to są branża opakowaniowa, recykling, żywność i napoje. Suplementy, więc jest tych branż kosmetyki, to jest tych branż kilka i we wszystkich ich aktywnie poszukujemy nowych inwestycji. A nieruchomości, bo TDJ jest również aktywny w tym, w tym sektorze? Tak jest. Ja działam w, rzeczywiście w TDJ Equity, natomiast mamy też w ramach TDJ obszar inwestycyjny, który się koncentruje wyłącznie na inwestycjach w nieruchomości, TDJ Estate. Tutaj również strategii, która w tym samym czasie była ogłaszana, jest, są plany ekspansji geograficznej w inne obszary w Polsce. W tej chwili jesteśmy największym, jednym z największych deweloperów w, na Śląsku, na Górnym Śląsku. Natomiast stawiamy już kolejne kroki już, uruchamiamy nowe projekty w, w Krakowie oraz w kolejnych miastach. Takim flagowym naszą inwestycją, jeśli chodzi o, bo to są zarówno projekty komercyjne, jak i mieszkaniowe. Jeśli chodzi o projekty komercyjne, to jest KTW, to jest biurowiec w Katowicach, który teraz właśnie budujemy drugi etap. To jest takie imponujące tempo, bo jedno piętro tygodniowo przerasta ten budynek oraz osiedle pierwsza dzielnica w Katowicach, też w samym bardzo atrakcyjnej lokalizacji w Katowicach, taka myślę, bardzo flagowa też inwestycja, jeśli chodzi o rynek mieszkaniowy w Katowicach. A wróćmy do portfela Ty macie też tam spółki, które są związane z jakby ze starą gospodarką, nie z tym wyrafinowaniem technologicznym, nie z automatyzacją. Co z nimi? Jeśli chodzi o te spółki, to nie zmieniamy też naszej strategii, którą komunikowaliśmy. Pozostajemy aktywnym inwestorem w tych spółkach, rozwijamy je i wspieramy w rozwoju. Czyli liczycie na rozwój jednych i drugich? Tak jest. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Jacek Leonkiewicz, partner zarządzający TDJ Equity.